Od jakiegoś czasu, to już kilkanaście dobrych lat, kiedy rzeczywistość polską, głównie przedszkoli i szkół, zaczyna być wprowadzany zwyczaj Halloween. To zwyczaj pogański, sięgający czasów celtyckich, wywoływanie duchów, straszenie. Co gorsze, bardzo często z tym świętem łączy się jeszcze, tak zwanym świętem trzeba powiedzieć, łączy się jeszcze kult satana, bo dla satanistów to także ich święto. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że w tym momencie mamy do czynienia z wyraźnym krokiem wstecz Europy, zwyczajów europejskich, i to krok, który trzeba liczyć wiekami, nawet tysiącleciami. A to dlatego, że dokładnie 1700 lat temu, w 313, Konstantyn Wielki wraz z Licyniuszem ogłosili edykt tolerancyjny w Mediolanie, pozwalający na to, że chrześcijanie mogą wreszcie, mówiąc troszkę symbolicznie, wyjść z katakumb i bez obawy o utratę życia wyznawać wiarę w Chrystusa. Jest zresztą rzeczą zadziwiającą, że to wielkie imperium rzymskie, obejmujące prawie cały ówczesny cywilizowany świat, niezwykle sprawne politycznie, gospodarczo, ekonomicznie, logistycznie, w jakiejś mierze tolerancyjne dla wszystkich zwyczajów pogańskich, było tak zaciekle nastawione przeciwko chrześcijaństwu. Wolało mordować tysiące i dziesiątki tysięcy ludzi w sposób okrutny, tylko dlatego, że ci ludzie wierzyli w Chrystusa, chcieli żyć według 10 przykazań i przykazań miłości Boga i bliźniego i nie chcieli oddawać czci boskiej, cesarzowi czy innym bożkom pogańskim. Ten świat pogański wolał mordować chrześcijan niż przyjąć wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Kres temu położył wreszcie edykt mediolański z 313 roku. Po 1700 latach mamy natomiast do czynienia z wyraźną ofensywą pogaństwa. Ludzie sobie częstokroć z tego nie zdają sprawy, mówiąc, że ach, to takie niewinne zabawy, ale to jest przyzwyczajanie do tego, żeby uznawać za wartość to, co jest pogańskie, a deprecjonować lub wręcz zapominać, czy nawet wyśmiewać to, co niesie chrześcijaństwo. I co jest tak bardzo wyraźnie podkreślone, najpierw przez uroczystość Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada, gdzie chcemy oddawać cześć Bogu poprzez kult oddawany Jego świętym, począwszy od Matki Najświętszej, świętego Józefa, Jana Chrzciciela, apostołów, męczenników, wyznawców, naszych świętych patronów, a przede wszystkim oddawać Bogu cześć przez tę niezliczoną i nieznaną nam w większości liczbę świętych, którzy cieszą się chwałą u Boga. Bóg jest miłośnikiem życia. Piękne określenie Starego Testamentu jeszcze. Właśnie w uroczystość Wszystkich Świętych nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ mówi się o życiu ludzkim, które ma swój początek, ma swoje dramatyczne przejście w momencie śmierci i otwiera się na wieczność całą. I chodzi o to, żeby ta wieczność była szczęśliwa poprzez Boże miłosierdzie, w które wierzymy, w które ufamy, mając nadzieję, że Bóg nas zechce do siebie przyjąć. I to jest właśnie ta radosna uroczystość Wszystkich Świętych. Pełna radości, pełna triumfu i wdzięczności wobec Boga i ludzi, którzy żyli, starając się iść wiernie za Chrystusem według wskazań Jego Ewangelii. I jakby przedłużeniem tej prawdy o tajemnicy świętych obcowania jest to, co Kościół też już od wielu, wielu wieków powszechnie obchodzi jako wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci, a jednocześnie są to ci, którzy muszą jeszcze spłacić
osobisty dług wobec Bożej sprawiedliwości, odbywając karę w czyśćcu, przygotowując się niejako na spotkanie z Bogiem. I my możemy im pomóc poprzez modlitwę, poprzez ofiarowane w ich intencji odpusty, poprzez nawiedzenie cmentarzy, poprzez ofiarowane msze święte. Czujemy się także solidarni w miłości razem z tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy czekają na naszą modlitwę, a jednocześnie są to te dusze, o które możemy prosić o pomoc w różnych naszych potrzebach. Jest coś takiego w zwyczaju wielu wierzących, że w trudnych sprawach proszą o wstawiennictwo dusze czyśćcowe i to wstawiennictwo okazuje się niekiedy bardzo, bardzo skuteczne. Także to jest właśnie ten wymiar Kościoła, a może cała tajemnica Kościoła, który jest pogrążony w szczęściu wiecznym, Kościół chwalebny, dalej Kościół, który się oczyszcza w czyśćcu i Kościół pielgrzymujący, którym my jesteśmy, będąc ciągle, dzięki Bożej łasce, na tej drodze ku szczęściu wiecznemu. To wspaniała wizja człowieka, wspaniała wizja jego przyszłości, dająca nam tyle nadziei. I stąd żal, że ta nadzieja jest częstokroć usuwana zupełnie w cień, a niekiedy zapominana czy wyśmiewana wtedy, kiedy w centrum tych dni właśnie stają się pogańskie, celtyckie zwyczaje Halloween. I stąd zdecydowany sprzeciw Kościoła wobec tej pogańskiej czy neopogańskiej tradycji.